Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku ponownie podejmujemy temat koncentracji pierwiastków w olejach silnikowych, natomiast tym razem nie w klasie 5W30, o tym był pierwszy odcinek, a w klasie lepkościowej 0W20. Kluczowe pytanie, jaki jest poziom zróżnicowania pierwiastków wchodzących w skład pakietu uszlachetniającego olej silnikowy w tej grupie olejów? Jest to drugi odcinek z tej serii, link do pierwszego odcinka znajdziecie w opisie tego filmu. Na początku mały komunikat, część filmu będzie powtórzeniem tego, co mówiłem w poprzednim odcinku. Zostawiam opisy pierwiastków również w tym odcinku, żeby był kompleksowy materiał dla osób, które nie widziały poprzedniego odcinka. Natomiast kluczowa zmiana w tym odcinku dotyczy wnioskowania o zróżnicowanie poziomów koncentracji badanych pierwiastków względem olejów z klasy lepkościowej 0W20. Do porównania wybrano następujące oleje silnikowe, w sumie mamy 10 różnych olejów. Co ważne do podkreślenia, poziomy koncentracji pierwiastków zaczerpnięto ponownie z kanału La Taberna del Motor, gdzie autor szczegółowo analizuje jakość każdego z wybranych olejów osobno. Zapraszam na jego kanał po więcej szczegółów powiązanych z olejami silnikowymi. Część analiz wykonano kilka lat temu, dlatego trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dla nich zaprezentowane poziomy mogą być nieaktualne, bo producenci z różną częstotliwością zmieniają formulacje swoich olejów silnikowych. Natomiast celem odcinka jest wykazanie poziomów zróżnicowania oraz zaprezentowanie plusów i minusów obecności poszczególnych pierwiastków, tak żeby móc świadomie oceniać jakość dowolnego oleju silnikowego, gdy mamy wgląd w szczegóły na temat koncentracji poszczególnych pierwiastków. Bazując na tabelach zaprezentowanych na kanale La Taberna del Motor, przygotowałem zbiorcze zestawienie zawierające następujące informacje. Po pierwsze, klasa lepkości, tym razem tak jak wspomniałem kilkukrotnie, podejmujemy oleje z klasy 0W20. Następnie klasa jakości według ACA. Dominuje brak deklaracji ze strony producenta konkretnej klasy. Trzy oleje spełniają jakość według klasy C5, 1C6 oraz 2A1/B1. Kolejno klasa jakości według API. Dominują oleje przypisane do klasy SN, kolejno SNRC oraz SP i SPRC. Następnie informacje na temat lepkości kinematycznej mierzonej w 40 stopniach Celsjusza. Tutaj ciekawostka, rozpiętość jest dość duża, od 35,6 dla oleju Mazda Supra do blisko 50 mm2 przez sekundę dla dwóch olejów Amsoil oraz Petronas. Dalej znajdziemy informacje o lepkości kinematycznej mierzonej w 100 stopniach Celsjusza. Tutaj sytuacja analogiczna jak w niższej temperaturze, zakres dość szeroki, od 7,9 do 9,0. Kolejno wskaźnik lepkości, tutaj też ciekawostka, bardzo szeroki zakres, od 158 dla Ravenola do 219 dla Mazdy. Całkowita liczba zasadowa, przedział od 6,6 dla Castrola do prawie 10 dla Amsoila. Liczba kwasowa od 1 dla Castrola do 2,6 dla Totala oraz w końcu pierwiastki stanowiące meritum dzisiejszego odcinka. Są to takie pierwiastki jak molibden, bor, fosfor, cynk, wapń oraz magnez. Zaczynamy prezentację zestawienia. Pierwszy pierwiastek to molibden. Na początku charakterystyka tego pierwiastka, za co odpowiada ten pierwiastek, co poprawia, co nie. Molibden to przede wszystkim ochrona przeciwzużyciowa, tworzy powłokę przeciwtarciową w silniku, tak zwana funkcja anti-wear, anti-pressure, czyli przeciwzatarciowa, przeciwzużyciowa. Zatem molibdenu używa się, aby ograniczyć tarcie. Główna jego funkcja to funkcja ochronna, podobna do boru, o którym będzie później. Molibden i bor są to bezpopiołowe modyfikatory tarcia. Warto dodać, że w kontekście LSPI obecność tego pierwiastka zmniejsza szanse wystąpienia tego zjawiska. Molibden ma działanie podobne jak wolfram. Natomiast molibden w odróżnieniu od wolframu i boru nie odkłada się w silniku i trzeba go dolewać co wymianę oleju. Molibden bardzo dobrze spełnia swoją rolę w silnikach z wtryskiem bezpośrednim ze względu na zmniejszenie ryzyka niepożądanej detonacji ładunku w cylindrze, czyli przywołane wcześniej zjawisko LSPI. Molibden wraz z odpowiednio dobranym stosunkiem wapnia i magnezu stanowi pakiet, który minimalizuje wywołanie tego zjawiska. I kilka praktycznych wskazówek. Jeśli ktoś ma rozrząd na łańcuchu, to warto wspomnieć, że będzie to pierwiastek wpływający pozytywnie na ochronę łańcucha. Można próbować szukać związków pomiędzy wysoką koncentracją tego pierwiastka a spadkiem spalania paliwa. Dodatkowa funkcja, o której warto wspomnieć, to funkcja przeciwutleniająca, mogąca przysłużyć się do zmniejszenia depozytu w rejonie pierścieni tłokowych. Może występować w różnych związkach, kilka wyświetlam teraz na ekranie.
MODTC komodyfikator tarcia, korzystne dla oszczędności paliwa, ochrony łańcucha, MODTP, MOS2, molibden organiczny MODTC oprócz funkcji zasadniczej, czyli zabezpieczenia przeciwzużyciowego, pełni również rolę antykorozyjną oraz antyoksydacyjną. Warte odnotowania są różnice pomiędzy dwusiarczkiem molibdenu a molibdenem organicznym, podobnie zresztą jak z dwusiarczkiem wolframu. Chodzi o niestabilność związków molibdenu i wolframu z siarką w obecności tlenu, wilgoci i wysokiej temperatury, mogących tworzyć niepożądane związki, w tym kwasy i twarde tlenki molibdenu lub wolframu, będących materiałem ściernym. Analizując oleje z naszej bazy, to z punktu widzenia koncentracji tego pierwiastka mamy następujące wnioski. Zróżnicowanie tego pierwiastka dla badanych olejów jest dość duże. Na początku warto wskazać trzy oleje, które molibdenu w ogóle nie zawierają. Są to Volkswagen Long Life, Shell Helix Ultra oraz Castrol. Dalej w ilościach poniżej 100 ppm znajdują się takie oleje jak Petronas, Ravenol EFS oraz Ravenol ECS. Najwięcej molibdenu znajdziemy w takich olejach jak Mazda Supra oraz Total Quartz. Amisoil oraz Motul mają około 200 ppm tego pierwiastka. W drugiej kolejności podejmujemy bor. Bor jest to bezpopiołowy dyspergator, czyli rozdrabniacz wiążący niekorzystne składniki eksploatacji oleju w zawiesinie, uniemożliwiający agregację większych cząstek i działający również przeciwzużyciowo jako modyfikator tarcia, dodatek metaliczny. Obecność boru wskazuje na zastosowanie bezpopiołowego środka dyspergującego. Cel to utrzymać nieczystości w zawiesinie i to jest jego główne zadanie, choć może też wspomagać działania antyzużyciowe. Podobnie jak molibden, również bor może występować w różnych związkach. Dość popularny jest heksagonalny azotek boru, HBN, występujący jako nanododatek. Jako inhibitory korozji stosowane są sulfoniany boru. Jako modyfikator tarcia stosowany jest azotek boru. W silniku tworzy warstwę ceramiczną, która potrafi utrzymać się przez kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Z ciekawostek dorzucę, że inne formy azotku boru, np. CBN, są wykorzystywane wprost przeciwnie, czyli jako materiał ścierny. Podsumowując, związków boru jest sporo rodzajów i nie wszystkie działają przeciwzużyciowo, zwłaszcza jeśli są w ilościach poniżej 100 ppm. Warto odnotować, że jeśli w oleju jest boru w okolicach 500 ppm, molibdenu w okolicach 1000 ppm, to są to wartości wysokie, niespotykane zbyt często w ogólnodostępnych olejach silnikowych. Jeśli olej nie zawiera boru i molibdenu, a także magnezu, a zwiększone są poziomy wapnia, to może to być istotny problem w silnikach narażonych na LSPI. Bogaty pakiet dodatków z magnezem, borem i molibdenem jest niezbędny, żeby spełniać klasy jakości APSN i zapobiegać niekorzystnym zjawiskom LSPI. Zatem z praktycznych informacji zapamiętujemy, że zarówno dawka boru, jak i molibdenu redukują LSPI. Na marginesie dyspergator oparty o bor pomaga w obniżeniu depozytów molibdenu. Wracamy do naszej tabeli zbiorczej. Analizując wybrane oleje pod kątem koncentracji boru, to do odnotowania są następujące wnioski. Po pierwsze, trzy oleje z najwyższą koncentracją boru to Mazda, Amsoil oraz Ravenol EFS. Jest to przedział między 300 a 400 ppm. Po drugie, dwa oleje z najniższą koncentracją tego pierwiastka to Castrol, Petronas. Są to śladowe ilości na poziomie 3 ppm. Po trzecie, pozostałe oleje mają zbliżoną koncentrację boru na poziomie 100 ppm. W trzeciej kolejności analizie podajemy dwa pierwiastki razem. Są to cynk i fosfor, czyli klasyczne pierwiastki przeciwzużyciowe. Fosfor i cynk to główne dodatki EPAW, czyli przeciwzatarciowy oraz przeciwzużyciowy dodatek. Wchodzą w skład ZNDDP, czyli najlepszego znanego dodatku przeciwzużyciowego, który nawiasem mówiąc jest toksyczny dla człowieka, a podczas spalania wytwarza popioły siarczanowe. Występują w gronie innych pierwiastków, wapń, magnez, molibden, tytan, sód, wpływających na LSPI, jeżeli występują jako niezależne dodatki, a także jako część ZNDDP. Zwiększenie ich koncentracji ogranicza wystąpienie zjawiska LSPI, przy czym w wypadku cynku można mówić wyłącznie, jeżeli występują jako część ZNDDP, w wypadku fosforu także jeżeli jest samodzielnie występującym bezcynkowym dodatkiem. Sam cynk bez połączenia z fosforem nie ma praktycznego wpływu na LSPI. Analizując koncentrację fosforu i cynku, to można dojść do następujących wniosków. Koncentracja fosforu to przedział między 600 a 900 ppm. Koncentracja cynku to przedział między 700 a 1000 ppm. Producenci środków smarnych w klasie 0W20 stosują jedną z trzech formulacji.
Pierwsza, dolne widełki fosforu i dolne widełki cynku, przykład Shell Helix Ultra oraz Castrol. Druga, dolne widełki fosforu i górne widełki cynku, przykład Motul hybrydowy. Trzecia, górne widełki fosforu i górne widełki cynku, Ravenol ECS. Czwarta, środek skali fosfor i środek skali cynk, cała reszta badanych olejów. I na deser zostały nam dwa pierwiastki, wapń oraz magnez, jeden i drugi stosowany głównie jako detergent, w pierwszej kolejności wapń. Praktycznie nie da się uniknąć zawartości wapnia w oleju, jako że o ten pierwiastek oparty jest skuteczny i najczęściej stosowany detergent, to właśnie wapń z niewielkim dodatkiem magnezu jest głównym środkiem zapewniającym czystość silnika, jest odpowiedzialny za neutralizację zanieczyszczeń, wapń w postaci salicynianów pozwala na skuteczną neutralizację kwasów i skuteczne mycie podczas eksploatacji auta. Jednak jego nadmierne ilości, jeżeli nie są równoważone innymi składnikami, bardzo negatywnie wpływają na LSPI i znacząco zwiększają szanse wystąpienia tego zjawiska. W zależności od rodzaju detergentu są trzy podstawowe, częstotliwość wystąpienia zjawiska jest różna, jednak zawsze wysoka. Zatem detergenty na bazie wapnia promują zjawisko LSPI, z tego względu stosuje się detergenty na bazie magnezu, a wapń redukuje. I przechodząc do magnezu, jest to ostatni pierwiastek, który pozostał, przewijał się wielokrotnie przy opisie wapnia, dlatego króciutko. Magnez jest pierwiastkiem, który podobnie do wapnia odgrywa ważną rolę przy tworzeniu detergentów, jednak w przeciwieństwie do wapnia jego wpływ na LSPI jest pozytywny. Zastąpienie części detergentów wapniowych tymi opartymi o magnez zmniejsza szanse wystąpienia tego zjawiska. Jest odpowiedzialny za czyszczenie silnika z zanieczyszczeń i jego połączenie z wapniem dużo lepiej myje silnik niż standardowy pakiet dodatków z samym wapniem. Przechodzimy do analizy poziomów koncentracji wapnia oraz magnezu wybranych do porównania olejach. W pierwszej kolejności wapń, tutaj warto podkreślić, że są trzy warianty stosowane przez producentów. Pierwszy wariant to zawartość wapnia w przedziale 2000 do 2500 ppm. Widzimy cztery oleje jako przykład tej opcji, Ravenol ECS, Petronas, Mazda oraz Motul. Drugi wariant to zawartość tego pierwiastka w okolicach 1000 ppm. Tutaj też cztery przykłady, Shell Total, Ravenol EFS oraz Amsoil. Trzeci wariant to zawartość tego pierwiastka w okolicach 1700 ppm, czyli środek skali. Taką sytuację obserwujemy dla olejów Castrol oraz Volkswagen. Teraz kilka słów na temat koncentracji magnezu. Tutaj również kilka opcji. Opcja pierwsza, olej, który miał dużo wapnia, ma mało magnezu. Taką sytuację widzimy dla wszystkich czterech olejów przywołanych wcześniej, czyli Ravenol ECS, Petronas, Mazda oraz Motul. Opcja druga, olej, który miał mało wapnia, ma dużo magnezu. Tak jest w przypadku oleju Amsoil oraz Shell Helix Ultra oraz po części w przypadku oleju Ravenol EFS. Jest też trzecia opcja, olej, który miał mało wapnia, względnie były to poziomy średnie, to ma również mało magnezu, tak jest w przypadku olejów Total, Castrol oraz Volkswagen. Warto przypomnieć, że oleje, które mają pakiety ubogie wapń, okolice 1000 ppm i są wzbogacone magnezem na poziomie około 500 ppm, są to tak zwane formulacje anty-LSPI. Z analizowanej bazy są to głównie oleje Shell Helix Ultra oraz Amsoil oraz w mniejszym stopniu Ravenol EFS. Cała reszta, czyli 7 olejów, to pakiety dodatków czyszczących oparte głównie o wapń ze śladową ilością magnezu. Podsumowując informacje na temat wapnia i magnezu, wapń jest detergentem neutralnym jeśli chodzi o ekonomię spalania. Magnez w oleju może przełożyć się na zwiększenie tarcia i wzrost spalania. Magnez jest detergentem droższym od wapnia. Wapń jako detergent w większych ilościach może mieć wpływ na zjawisko LSPI w silnikach benzynowych. W dieslu nie ma to większego znaczenia, natomiast warto wspomnieć, że zostawia depozyty, ponieważ najwięcej popiołu w oleju pozostawia wapń i on najsilniej zapełnia DPF-y. Potem cynk, ale znacznie mniej. Wapń generuje ponad 2 razy więcej popiołów niż cynk. Molibden na marginesie nieznacznie podnosi popioły w testach ASTM, gdyż z reguły sublimuje poniżej temperatury testu. Wapnia na ogół jest więcej w oleju niż cynku i to licząc ilości przypadające na każdy ppm w oleju. Wapń z sulfonianów wapnia wykazuje zmniejszony wpływ na LSPI. Detergenty wapienno-magnezowe wykazują właściwości anty-LSPI. W ramach ciekawostek warto dodać, że Castrol jako jedyny z analizowanych olejów zawierał w składzie tytan w ilościach 53 ppm. Jest to nowoczesny dodatek wielofunkcyjny, związki tytanu są bardzo dobrymi inhibitorami LSPI, zwłaszcza w procesie starzenia się oleju.
Obecność tego pierwiastka sugeruje, że olej będzie miał dobre właściwości LSPI i utrzyma je wraz ze starzeniem się oleju silnikowego. To jest jego dość ciekawa cecha, jego koncentracja nie spada znacząco wraz ze starzeniem się oleju. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Jeśli materiał był dla Was ciekawy, to zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie umknęły Wam kolejne odcinki. Z góry dziękuję za każdy komentarz, łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!